Witam Was serdecznie w ten piękny czerwcowy poranek. Mamy dzisiaj 23 czerwca i chcę Was pozdrowić serdecznie z Wodzisławia Śląskiego. Zapraszam również do tego, abyśmy w ten nowy dzień rozpoczęli nasze drogi ze Słowem Bożym. Pierwszy fragment, który znajdziemy dziś w książeczce z Biblią na co dzień, pochodzi z Psalmu 63, 4 i 5 wiersz. Gdyż lepsza jest łaska Twoja niż życie. Wargi moje wysławiać Cię będą. Błogosławić Cię będę póki życia mego, w imieniu Twoim podnosić będę ręce moje. Te słowa, drodzy, przypominają nam moment życia króla Dawida, kiedy doświadczył cierpienia i doświadczył prześladowania. A jednak mimo tych trudności, mimo przeciwności życiowych, w jego sercu nie zachwiała się pewność, że Bóg jest z nim, że Pan Bóg ponownie zwróci twarz ku niemu, że znów będzie mógł znaleźć oparcie w Bożej obecności w swoim życiowym doświadczeniu. Myślę, że patrząc na króla Dawida, możemy przyznać, że bliska jest nam taka sytuacja, w której znalazł się ten człowiek. Także doświadczamy różnych trudnych sytuacji. Także doświadczamy niepokoju, może ciężkiej choroby, może zdrady kogoś bliskiego, kogoś, komu ufaliśmy. Czy zawsze wtedy ufamy w Bożą opiekę? Czy zawsze wierzymy całym sercem, że Bóg jest z nami? Czy czasami wątpliwości nie przewyższają pewności, że należę do Boga, że jestem Bożym dzieckiem i że On jest Panem mojego życia? Drugi werset dzisiaj, pochodzący z listu apostoła Pawła do Kolosan, z pierwszego rozdziału w wierszach 11 i 12, przypominają nam, że zawsze i w każdej sytuacji możemy mieć pewność bliskości Boga. Więcej, możemy wołać do Boga, możemy modlić się do naszego niebiańskiego Ojca. Czytamy: z radością dziękujcie Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości. Z radością dziękujcie. To jest to słowo, które dzisiaj dla nas wszystkich powinno stać się szczególnym wskazaniem, które powinniśmy zabrać do naszych serc. Jesteśmy dziećmi naszego niebiańskiego Ojca przez Jezusa Chrystusa, który uczynił nas zdolnymi do uczestniczenia w dziedzictwie świętych światłości. A zatem to światłość, a nie ciemność mają rządzić naszym życiem. To światłość Chrystusa ma uskrzydlać nas i podnosić nawet w codziennych doświadczeniach. Nawet wtedy, kiedy niepokój. Nawet wtedy, kiedy przychodzi nam zmierzyć się z trudnościami. Zawsze mamy być jak Dawid, który woła do Boga, który się nie poddaje, który ufa, że jego Bóg jest z nimi. Dziś, moi drodzy, na ten dzień czerwca chcę was prosić, abyście zawsze pamiętali, że z Chrystusem każda droga będzie błogosławiona i pełna pokoju. A zatem zapraszam wszystkich słuchaczy codziennika do drogi światłości, do drogi z Chrystusem. Zostańcie z Bogiem.